Ja z tej książki o tobie dowiedziałem się, że ty poznałaś Jean-Claude'a Van Damme'a. Tak jest. I mało tego, on sam podobno do ciebie podszedł. Prawie. A czy podeszłaś? Powiedziałaś, podejdź do mnie. Tak. Nie, słuchajcie, lecę samolotem. Jean-Claude! Please, bliska. No. Miałam przesiadkę, leciałam do LA na operację, jak złamałam rękę. Miałam przesiadkę we Frankfurcie i leciałam biznes klasą. I siedziałam w pierwszym rzędzie. Biznes klasą. Ja ale też znam kogoś, kto lata biznes klasą. Słuchajcie, idzie koleś taki muskularny i mówię, znam go skądś, trochę ten znany aktor, nie? Ja mówię, co on ma na czapeczce? On ma J, Jean, J, C, V, D. Ja mówię... Czekaj, to nie jest Kacper, Melchior, Baltar? Nie, to nie. Ja mówię, Jean-Claude Van Damme? Mówię, no to on, ale... Jaka znana osoba by zakładała jeszcze czapkę ze swoim, jakby tak wiesz, skrótem od imienia? Aha. Widziałaś moje kubki? Widziałam. Ja mam wszystko, ja mam papier toaletowy ze swoim nazwiskiem. Dobra, ale słuchaj. I no i? Wysiadam z samolotu i mówię do mojego menadżera, który mnie odebrał w LA, mówię, słuchaj, chyba Jean-Claude Van Damme leciał. Ja mówię, o, zobacz, tam jest, chcesz zdjęcie? Chodź, pójdziemy. Ale tam się masa ludzi zebrała. Mówię, dobra, olejmy to, nie chcę być taką fangirl. I wyszliśmy innym wyjściem, spotykamy się po środku, a on do mnie... Hej, czy ty przypadkiem nie walczyłaś tydzień temu w Berlinie? Po polsku? Nie! Ja pierdzielę! Jean-Claude! Czekaj, Jean-Claude to nie będzie Jan... Jean-Claude. Jean-Claude to jest, będzie Jan... Klaudiusz! Jan-Klaudiusz! Że ten! Że ciebie po polsku... No ale słuchaj! Ja mówię, cześć, chciałam ciebie poznać, widziałam, że leciliśmy tym samym samolotem. Aha. Ja mówię, tak, walczyłam w Berlinie. On mówi, ty, słuchaj, babe, to jest ta dziewczyna, co walczyła tydzień temu. I przedstawił mnie swoim rodzicom, pokazał mi swojego psa i dał mi swój numer. Co ty i gadasz? Mówi, słuchaj, jakbyś się chciała kiedyś nauczyć slow kicków, to zadzwoń. Ty masz ten numer tutaj przy sobie? Mam, chyba dasz mam. Mi? Nie. Zadzwonimy, odłożymy słuchawkę, zobaczymy, co powie.